Gmina Zambrów, położona w południowej części województwa podlaskiego, zajmuje obszar 299 km2. To stosunkowo młoda jednostka administracyjna utworzona w 1991 roku po rozdziale miasta i gminy Zambrów. Rada gminy liczy 15 radnych. Przewodniczącym rady jest Jarosław Kos, urząd wójta piastuje Kazimierz Dmochowski. Doczekaliśmy 20. rocznicy podziału miasta od gminy i dzisiaj właśnie w 1991 roku została decyzją uchwałą Rady Ministrów, prawda, powstała oddzielna jednostka samorządowa gminy Zambrów. I stąd też nasze dzisiejsze święto. Troszeczkę tych jubileuszy nam się dzisiaj nazbierało, bo tak mamy i 20-lecie gminy, mamy 50-lecie małżeństw, pożycia małżeńskiego, mamy 9 par dostojnych innych jubilatów. Jednocześnie 72. rocznica również od bitwy o Zambrów, stąd też od godziny 9 były składane wieńce, kwiaty, prawda, pod pomnik. Te walki toczyły się tutaj w tych lasach, w okolicy tejże miejscowości, prawda, Wądołki, prawda, tutaj za Krzewo. I stąd też dzisiejsza tak na raz na 20 lat, prawda, żeśmy spróbowali ogłosić, prawda, tak bardziej obejść to jakby uroczyście, bardziej uroczyście. Na specjalnej sesji zwołanej z okazji 20-lecia obecni byli przedstawiciele ościennych samorządów, parlamentu oraz władz wojewódzkich. Dzisiaj gratulujemy panu wójtowi, radzie, mieszkańcom gminy Zambrów i te dotychczasowe osiągnięcia są najlepszym przykładem dobrego funkcjonowania samorządu gminnego w Polsce, ale szczególnie tutaj w Zambrowie, który powstał troszeczkę wcześniej, rok później niż reforma samorządowa w kraju. Ten samorząd w wyniku podziału na samorząd miejski i gminny, ale jest to bardzo dobry przykład wykorzystania szansy i zarządzania poprzez samorządność mieszkańców swoim terytorium. Gratulacje są jak najbardziej uzasadnione, bo gmina Zambrów rozwija się bardzo dynamicznie. I to właśnie dlatego, że rządzi się niezależnie od miasta. Wójtem jestem od 1994 roku, od lipca, czyli a chcę się przyznać, że w ciągu 20 lat istnienia, funkcjonowania, ponad 17 lat jestem na stanowisku wójta, prawda, wybierany. No, ten sukces nasz, prawda, bo wtedy, kiedy była jedna jednostka samorządowa, miasto i gminy, prawda, razem, ja wtedy no, byłem pełniącym funkcję, prawda, burmistrza, prawda, i tak dalej, zawsze wiadomo, chodziło o pieniądze, o budżet i większość radnych, ponieważ przedstawicielstwo miasta było bardziej liczne, prawda, od przedstawicieli wsi, kiedy chodziło do realizacji inwestycji, zawsze miasto wygrywało ze wsią. Gmina rozwiązała już m.in. problem z przyłączami telekomunikacyjnymi oraz z kanalizacją. To są takie no, główne sukcesy, jeśli bym podał, że prawie mamy 160 km dróg, prawda, asfaltowych, kilkadziesiąt dróg żwirowych, w zasadzie jest połączenie. Wszystkie wioski mają połączenie, wynika to, prawda, z tego, że jest potrzeba dowożenia dzieci, zebrania codziennie, prawda, około 350 do gimnazjum, ponad 260 do szkół podstawowych, które jest 7. Także to była pierwsza potrzeba, jeśli chodzi o budownictwo drogowe i to nam się udało. Jest to bardzo dobry przykład gospodarowania powierzonym obszarem części kraju. Okazuje się, że decyzje rządowe zmierzające do przekazania części kompetencji i środków finansowych, które śmiem powiedzieć są lepiej wykorzystywane przez samorządy tutaj na miejscu, świadczy o tym, że gminy się rozwijają i bardzo dobrym przykładem takiego rozwoju zarówno pod względem przyłączy wodociągowych, rozwoju infrastruktury drogowej, boisk, hal sportowych. Gmina Zambrów jest dobrym przykładem i cieszę się, że także współpracując z tą gminą jako wicewojewoda podlaski mogłem być dobrym duchem wielu przedsięwzięć, które tutaj zostały zrealizowane, a dzisiaj służą ludziom i dzisiaj możemy świętować ten sukces i życzyć temu samorządowi, aby nadal potrafił dobrze diagnozować potrzeby lokalnej społeczności, aby potrafił skutecznie wykorzystywać własne środki, ale także pozyskiwać środki z zewnątrz pochodzące spoza budżetu, budżetu gminy, środki z Unii Europejskiej i rozwijać infrastrukturę, budować tutaj w Zambrowie bardzo dobre warunki do życia, do prowadzenia działalności gospodarczej oraz także do funkcjonowania samorządu.
Gminę zamieszkuje blisko 9 tysięcy osób. Liczy ona 72 miejscowości, w tym 71 sołectw. Gmina Zambrów otacza wokół miasto Zambrów. No jest taka w tej chwili moda, bo jest tendencja, że ludzie wyprowadzają się z miasta i budują się wokół gminy, na terenie gminy. Także my każdego roku wydajemy ponad 150 decyzji o warunkach zabudowy, prawda, dla tych nowych. Poza tym 72 wsie, prawda, 71 sołectw. Ja w kraju nie spotkałem, prawda, gminy o tak wielkiej liczbie, prawda, wsi i, prawda, i sołectw, które są rozproszone na obszarze, prawda, 30 tysięcy hektarów. Przed gminą nowe cywilizacyjne wyzwania. Na dzień dzisiejszy już jest postęp, idzie tak dalej, no nie wszyscy mieszkańcy mają dostęp do internetu, prawda, i tutaj to są takie zaległości, które musimy bardzo szybko rozwiązać. No poza tym mamy świetnie funkcjonujące szkoły, prawda, 7 jednostek oświatowych, prawda, tu jesteśmy tutaj, prawda, przed szkołą w starym Zakrzewie, gdzie jest naprawdę wbudowana i sala pełnowymiarowa, prawda, gimnastyczna, budynek został odnowiony, ocieplony, prawda, do tego uczęszcza tu około 130, prawda, dzieci. Przed kilkoma dniami, prawda, oddawaliśmy, prawda, plac zabaw, prawda, z dofinansowaniem. Także Państwo tutaj widzicie, prawda, piękne otoczenie, piękna szkoła. Gminne święto to jednak nie tylko uroczyste obrady, wręczanie odznaczeń państwowych, przekazywanie podarunków. To także występy zespołu ludowego Laskowianki, który na 20-lecie gminy przygotował specjalną piosenkę. Poza szkołą w Starym Zakrzewie zupełnie inne atrakcje. Pokaz mocy czołgu, pokaz mocy zambrowskiej pomocy drogowej oraz gruchówka i żołnierze, którzy namawiali do wstąpienia do armii.